Witam Państwa, Kamil Klimczak, to kolejny komentarz narodowy na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj pochylimy się, proszę Państwa, nad pewną osobą, która niestety, z naciskiem na słowo niestety, zajmuje obecnie bardzo wysokie stanowisko w naszym państwie. Dokładniej chodzi mi o stanowisko wicemarszałka Sejmu, a będziemy mówić o pani Małgorzacie Gosiewskiej. Pani Małgorzata Gosiewska, no, na ogół znana jest z tego, że prowadzi tak obrady w bardzo ostry sposób, ale o ile na przykład pan Marek Kuchciński, będąc marszałkiem Sejmu, no, zazwyczaj słynął z tego, że te jego riposty były takie cięte, takie dosyć, no może i uszczypliwe, ale jednak zabawne, to pani Gosiewska no, zachowuje się po prostu czasem skandalicznie, zwłaszcza wobec posła Grzegorza Brauna, który zresztą swego czasu skomentował jej zachowanie słowami do obory i obawiam się, że niestety wskazał właściwe miejsce dla pani Gosiewskiej. Natomiast niestety no, sytuacja tak wygląda, że to pani Gosiewska jest wicemarszałkiem Sejmu, a nie pan Grzegorz Braun. I na razie nic nie zapowiada tego, żeby pani Gosiewska miała się udać tam, gdzie jej miejsce, czyli do rzeczonej, wzmiankowanej obory. A nawet ostatnio, proszę państwa, odwiedziła w ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej, odwiedziła wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, poligon w Biedrusku i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Na przykład opublikowała zdjęcia z tego wyjazdu, na przykład zdjęcie, na którym siedzi w czołgu i podpisała to na Moskwę. Na innych zdjęciach widać, jak trzyma w rękach karabin. Ruskie czołgi płonęły aż miło. No cóż, proszę Państwa, ja bym pani Gosiewskiej nie dawał karabinu do rąk, no bo generalnie zasada jest taka, że osobom, co do których jest podejrzenie, że niekoniecznie są zrównoważeni psychicznie, no to im się z ostrożności broni do ręki nie daje. A tu, jak widać, można. No proszę Państwa, jest to moim zdaniem zachowanie całkowicie kompromitujące i panią Gosiewską, i polski parlamentaryzm jako taki. Wielu narzekało na czasy, kiedy wicemarszałkiem polskiego Sejmu był Andrzej Leper. Obawiam się, że mimo wszystko Andrzej Leper w porównaniu z Małgorzatą Gosiewską oznacza to, co Andrzej Leper zapowiadał, że już więcej tego nie będzie na sali sejmowej, czyli Wersal. Moim zdaniem Andrzej Leper w porównaniu z Małgorzatą Gosiewską to jest właśnie ten rzeczony Wersal. No proszę Państwa, zadajmy sobie pytanie, czy no takie rzeczy, takie zdjęcia z takimi podpisami wstawia dojrzały polityk, odpowiedzialny, piastujący jedno z najważniejszych przecież stanowisk w naszym państwie. No, odpowiedź musi być prosta. Raczej nie, tak? Bo to nawet te zdjęcia tej misji tam jakiejś obserwacyjnej, gdzie byli panowie posłowie wtedy jeszcze Rzymkowski i Terlecki, no to one wyglądały komicznie, ale to jakby powiedziałbym nieintencjonalnie przypadki, przynajmniej jeśli chodzi o pana marszałka Terleckiego, co jak to tam było z panem posłem Rzymkowskim, to ja nie wiem. No ale szanowni państwo, no z drugiej strony co się dziwić, wszyscy powinni sobie zdawać sprawę, że pani Gosiewska, no ja bym tu strawestował
wiecie Państwo, myślę, że to jest najlepsze określenie. Na pewno fani tutaj prawackiego internetu znają tą wymianę zdań, którą swego czasu Janusz Korwin-Mikke toczył w programie Młodzież Kontra z Dariuszem Szczotkowskim, podówczas działaczem Federacji Młodych Socjaldemokratów. I proszę Państwa, w trakcie jednej z takich wymian zdań Szczotkowski, który potem ostatecznie jednak został wolnorynkowcem, miał powiedzieć, no tutaj niestety dobre wychowanie musi zastąpić faktografia, no nie jest pan normalnym człowiekiem. Myślę, że bardzo podobne lub nawet takie same słowa można by śmiało skierować do pani Małgorzaty Gosiewskiej. Przypomnijmy, kto się wybrał na wicemarszałka polskiego Sejmu, wiedząc, znając jeszcze wydarzenia z przełomu lat 2014-15, kiedy pani Gosiewska pojechała na Ukrainę, by świętować z batalionem Ajdar, batalionem oskarżanym przez Amnesty International o zbrodnie wojenne. I tam było widać na zdjęciach, jak na przykład pani Gosiewska pije z tymi bojcami z Ajdaru. A potem media nam doniosły, jak posłanka właśnie po spożyciu, no tu dyskusje były co do jakby, nie, nawet sama posłanka przyznała, że wypiła alkohol. Pozostały kontrowersje co do tego, ile tego alkoholu było. Miała wykrzykiwać na lotnisku w Charkowie, gdzie spóźniła się na samolot, że Polacy pomagają Ukraińcom, a oni nawet nie chcą samolotu na chwilę zatrzymać. No proszę Państwa, czy ktoś taki po takiej wpadce dyplomatycznej nawet powinien być wicemarszałkiem polskiego Sejmu? Raczej nie. Myślę, że jednak tutaj, no to też pokazuje, ładnie to skomentował Robert Winnicki, dla odmiany go pochwalę, pisząc, że pani Małgorzata Gosiewska nie powinna nigdy się znaleźć w czołgu, ani w Sejmie, na pewno nie w fotelu wicemarszałka, emocjonalnie nigdy nie wyszła z etapu piaskownicy. No tak czy owak, no takie pisanie też na Moskwę, no to gdyby napisał to jakiś polityk trzeciego szeregu, można by nad tym przejść do porządku dziennego. No ale znowu wracamy do tego, że wicemarszałek nie jest w Sejmie byle kim. Jest to osoba na eksponowanym stanowisku, na odpowiedzialnym stanowisku i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no, powinna właśnie do każdego swojego słowa podchodzić odpowiedzialnie, nawet do takich, no, zabawnych być może zdjęć, no, które mogła sobie zrobić, mogła nawet opublikować. Cóż, no, niektórzy politycy i niekoniecznie też tylko politycy mają ten przywilej, że mogą się przejechać czołgiem. No ja tego szczęścia nie miałem nawet na rekonstrukcji bitwy nad Bzurą. Rekonstruktorzy, no, nie wpuścili mnie podówczas chyba 10-letniego do repliki TKS-u, tłumacząc, że po prostu tam jest strasznie gorąco, co jest prawdą, bo przedział silnikowy w TKS-ie nie jest przedzielony, czyli w naszej przedwojennej tankietce. No, natomiast pisanie w opisie na Moskwę, a co by było, gdyby napisała pani Gosiewska na Berlin, albo gdyby ktoś z innych polityków napisał w czołgu, siedząc w czołgu, napisał na Berlin. Czy byłby to dowód odnucowości i chęci skonfliktowania nas z naszym wspaniałym sojusznikiem niemieckim, sojusznikiem w ramach NATO, rzecz jasna? No, nie wiem, proszę Państwa. W każdym razie to jest kolejny wyskok. Już nie mówię o tym, co pani Gosiewska robi, prowadząc obrady Sejmu. Jak zachowuje się po prostu
jak ostatnie Chamidło, a mimo wszystko marszałek zazwyczaj powinien być taką osobowością, no jednak koncyliacyjną. Najbardziej chyba koncyliacyjnie z tego obecnego prezydium Sejmu to zachowuje się pan Piotr Zgorzelski z PSL-u. Czasem koncyliacyjnie stara się, ale tylko się stara, bo nie zawsze mu to wychodzi, pan Czarzasty, a reszta no to jest no i dwa metry mułu. No. Cóż, proszę państwa, myślę, że polski parlamentaryzm z takimi wspaniałymi tradycjami zasłużył na lepszych marszałków. I niech to będzie koniec tego mojego wywodu. Na tym zakończę. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wsparcie kanału. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.